Witam z tej strony Gabriel, autor Bezpiecznej Imprezy. Dzisiejszym moim gościem jest pan Dariusz Loranty, nadkomisarz, były doradca prezesa zarządu piłkarskiej Ligi Polskiej do spraw bezpieczeństwa imprez masowych, obecnie wykładowca akademicki oraz ekspert do spraw bezpieczeństwa. Witam serdecznie. Witam serdecznie pana oraz witam wszystkich widzów kanału i mam nadzieję, że kanał będzie się rozrastał, ponieważ będzie pewnie ciekawie. Bardzo dziękuję. Tak jak wspomniałem, był pan w latach 2007-2008 ekspertem prezesa zarządu piłkarskiej Ligi Polskiej. Może pan powiedzieć kilka słów na ten temat? Oczywiście i bardzo chętnie, bo to przedziwna sytuacja. Akurat było to w momencie, jak odszedłem ze służby, z policji. Znałem się z szefem fundacji Reprezentacja Artystów w Piłce Nożnej. Nawet zdarzało mi się tam parę razy kopnąć piłkę w doborowym towarzystwie artystów kopiących piłkę. Szefem tego projektu był właściciele fundacji, to tam była czwórka. Był Ryszard, świętej pamięci już nieżyjący Ryszard Adamus. Ryszard Adamus, znany menadżer muzyczny, bardzo intensywnie uczestniczył swego czasu w życiu publicznym, muzycznym życiu publicznym, był menadżerem Demonu, ale nie tylko, bardzo wielu przedsięwzięć. No i prowadził bardzo udanie tą reprezentację artystów polskich i cały czas żył na obrzeżach zawodowej piłki. Akurat w tym momencie on cały czas działał w PZPN-ie. Powołano nowy twór organizacyjny, który nazywał się Piłkarska Liga Polski. Piłkarska Liga Polski, ona już nie istnieje, której zadaniem było organizację rozgrywek pierwszej ligi, bo to był pierwszy rok istnienia pierwszej ligi. Wcześniej było to zorganizowane w inny sposób. Ekstraklasa, rozgrywki. Ekstraklasy zajmuje się spółka, natomiast rozgrywki pierwszej ligi zaczęła się zajmować Piłkarska Liga Polska. I Ryszard zaproponował mi zatrudnienie. Było ono niezwykle skromne, finansowo wręcz żenujące, ale z uwaga, szanowni państwo, z uwagi, że świętej pamięci Ryszard miał wszechstronne koneksje, był bardzo otwartym i inteligentnym człowiekiem oraz to, że był to nowy projekt. Ja, policjant z kryminalnym stażem, który nigdy tak de facto nie miał do czynienia z imprezami masowymi, z meczami piłkarskimi, oprócz kopania w A-klasowym zespole Stal Kunów. Pozdrawiam wszystkich fanów Stali Kunów z rodzimej Kielecczyzny i oczywiście Krzoostrowiec, bo tam jest dominujący klub, Star Starachowice, OKS Opatów, Granat Skarżysko czy Wisła Sandomierz. Bo ja pochodzę z tej Kielecczyzny Północnej. Więc nigdy nie byłem tak de facto związany wcześniej w żaden sposób z organizacją imprez. I to mnie wciągnęło. Był to fantastyczny okres, krótki, bo paromiesięczny okres mojej pracy, ponieważ w tym czasie pisano ustawę o imprezach masowych. Poznałem dzięki temu trenera Jerzego Angela. Zostałem oddelegowany jako obserwator Polskiej Ligi Piłkarskiej Ligi Polskiej, byłem oddelegowany jako przedstawiciel bez prawa głosu. Po raz pierwszy byłem na sejmowej podkomisji, gdzie pisano ustawy. Miałem przeróżne kontakty. I szanowni państwo, w tym czasie udało mi się być w wielkim przedsięwzięciu, które wybuchło w owym czasie, bo w trakcie pisania tego projektu lobby właścicielskie w projekcie przesłanym przez UEFA, który miał być adaptowany do polskich realiów, wprowadzono bardzo szereg, według mnie, skrajnie niekorzystnych dla kibica przepisów. Na przykład, że prywatny właściciel stadionu mógł dać karę zakazu stadionowego na podstawie swojego widzimisię, w zasadzie sądu kapturowego, bez prawa kibica do obrony, ba, bez rozpatrzenia przedmiotu zagadnienia, czyli bez znajomości stanu rzeczy, tylko nie lubił, mógł nie lubić kibica i dawał mu zakaz na swoim stadionie, na innym stadionie i na wszystkich stadionach łącznie z Reprezentacją Polski.
Szanowni Państwo, dzięki świetnej inicjatywie kibiców, tu maczał palce, trzeba przyznać, Jerzy Engel, no bo ja nie ukrywam, w tym czasie miałem bardzo słabysieńkie kontakty, no. Poza tym byłem gliniarzem, czyli no, kibice na psa patrzą, no, nie miejmy złudzeń. Ale udało się przełamać te opory i uwaga, Szanowni Państwo, Jan jako taki, no nie przedstawiciel Piłkarskiej Ligi Polski, ale jako człowiek związany ze sportem, razem z kibicami Archi Gdyni, Wisła Płock, Legii Warszawy i paru innych, udaliśmy się na spotkanie do Rzecznika Praw Obywatelskich, nieżyjącego świętej pamięci profesora Kochanowskiego. Przedstawiliśmy mu to wszystko ustnie. Później dostałem zadanie, bo pan profesor wskazał profesora Wróblewskiego do kontaktów, to jest zajmujący się u Rzecznika Praw Obywatelskich w owym czasie sprawami prawa konstytucyjnego. Ja próbowałem to, tak jak umiałem w owym czasie, na piśmie przedłożyć ten problem. Ja, no bo kibice, że tak określę, świetni byli w zbiorowych spotkaniach i intensywnym tłumaczeniu. Na mnie spadł ten ciężar pisania i sformalizowania społeczna z udziałem Dariusza Lorantego z Piłkarskiej Ligi Polskiej. No i w kolejnych spotkaniach przedstawiliśmy stanowisko. Wskazaliśmy w tym projekcie rażące uchybienia praw człowieka. I z dumą podkreślam, pan Wróblewski, czyli ten przedstawiciel pana Kochanowskiego, a później pan Kochanowski, uwaga, interweniował. To był pierwszy przypadek w Polsce, że Rzecznik Praw Obywatelskich interweniował w trakcie tworzenia prawa. Bo Rzecznik Praw Obywatelskich interweniuje, jak to prawo jest. Wtedy jeszcze nie było zwyczaju interwencji Rzecznika Praw. Z dumą. Maczałem chociaż troszeczkę swoje palce w tym, że zostało to wyprostowane, że kibic, zły, podry i niedobry lub bardzo dobry i fantastyczny, ma prawo być osądzany, ma prawo się bronić i ma prawo się wytłumaczyć z tego, co się stało. I przełamano chociaż w minimalny sposób to potężne lobby, które wtedy tworzyło to prawo. Zainteresowanie. Łapnąłem tego bakcyla. No łapnąłem w sposób straszny. Próbowałem to zorganizować. Nawiązałem kontakty z kierownikami bezpieczeństwa. Zacząłem się orientować w przepisach, w systemie. Ja się wywodzę z policji kryminalnej, więc nawet spraw prewencyjnych bardzo w owym czasie nie znałem. I szanowni państwo, i w momencie, gdy zacząłem działać, gdy już zacząłem to systematyzować po tym wielkim sukcesie, po pobycie w Sejmie, po kontaktach stałych i regularnych z przedstawicielami Biura Rzecznika Praw Obywatelskiego, nagle bańka dla mnie prysła w Piłkarskiej Lidze Polskiej. A propos właśnie pana kariery policyjnej. Wyjaśnię panu, dlaczego prysła bańka. Wtedy doszło do bardzo dziwnej sytuacji, która się toczy do tej pory jeszcze. Znaczy, już się została zamknięta. Ówczesny prezes zarządu, świętej pamięci Ryszard Adamus, został oskarżony o przywłaszczaniu 15 tysięcy złotych polskich z konta. Nie znam sprawy, żeby nie było. Nie byłem dopuszczony do żadnej dokumentacji. Ale byłem świadkiem co najmniej w trzech różnych postępowaniach przygotowawczych. Ponieważ świętej pamięci Ryszard po wielkiej awanturze przedzwonił do mnie, co ma robić. Ja go oczywiście natychmiast wysłałem na policję, ponieważ zaproponowano mu poddanie się natychmiastowej odejścia z funkcji prezesa w zamian za to, że mu się kolano nie odstrzeli. To była wersja jego. Wersja tamtego zarządu, że przeprowadzono nam z nim ostrą rozmowę, a że on ich straszył swoimi układami politycznymi, dwie różne sprawy. No, było tam świetne, bo ponieważ Ryszard nie złożył zawiadomienia od razu, złożył go po paru dniach, ale powiadomił parę osób, między innymi mnie, grupę aktorów, którzy tam się z nim przyjaźnili z okresu reprezentacji muzyków z zespołu Demonu, czyli liczne grono fajnych ludzi, że są takie, że tak go straszą. My oczywiście nie wiemy, jak było. Wiemy o tym, że Ryszard zrezygnował, no i nowy zarząd nie widział powodów jako tym człowiekiem tamtego kontynuowania i rozstaliśmy się emocji, ale też muszę przyznać obiektywnie, bez żadnych złośliwości wzajemnych. I na tym skończyłem swoją paromiesięczną przygodę z Piłkarską Ligi Polskiej, ale
Bakty został chwycony. Zostałem, kiedy przeszedłem przeszkolenie, które organizował Uniwersytet Warszawski wspólnie z PZPN-em. W świetnym towarzystwie przeszedłem szkolenie i zostałem kierownikiem imprez masowych. No szczerze mówiąc, nie wykorzystywałem tej wiedzy w żaden sposób. No miałem już tą podstawę prawną, no szanowni państwo, przeczytałem ze 30 zmian, czy ze 140 zmian w projekcie ustawy o imprezach masowych, ba, nawet wersję ukraińską dane mi było się zapoznać w języku oryginalnym. Niewiele się różniła oprócz tych od naszej i ona jeszcze była bardziej patologiczna w sensie, bo tam jednak oligarchia jest dużo silniejsza niż u nas. I jak zostałem tym kierownikiem imprez masowych, to nie miałem czym kierować. Jednocześnie odmieniło, że zostałem kwalifikowanym pracownikiem ochrony. No i wszystko pękło 9 lat temu, kiedy starosta wołomiński zaproponował mi pracę przy organizacji największej imprezy samorządowej w Polsce, jaka jest. I od tego czasu prowadzę, znaczy nie mogę powiedzieć, że prowadzę, bo prowadzi to konferencję, ale zajmuję się logistyką bezpieczeństwa na uroczystościach 15 sierpnia z okazji rocznicy Bitwy Warszawskiej tu w rejonie Podwarszawia. To jest zresztą bardzo duży i rozbudowany cykl imprez, który ma w szeregu miejscach, są różnego rodzaju imprezy, często sprzeczne wobec siebie, z różnymi podmiotami organizacyjnymi, ba, na różnych terenach, różnych gmin, ale przez ludzi odbierane jako jedno, jedyne miejsce, jedna wielka impreza. I mnie po paru ciężkich latach udało się zorganizować ją, przynajmniej tak mi się wydaje, w sposób bezpieczny, sensowny i logiczny. I ona trwa. Zapraszam państwa 15 sierpnia na rocznicę Bitwy Warszawskiej w rejon Wołomina. Tam jest centralny punkt, jest Osów, ale też mamy przepiękne, potężne uroczystości w Radzyminie. Są one organizowane według najwyższych standardów, które mam nadzieję, że trochę udało mi się wprowadzić w czyn. A propos, właśnie chciałem zapytać o połączenie pana doświadczenia policyjnego ze zmianą, która weszła, ze zmianą ustawy, czyli usunięcia policji ze stadionów. Czy no pana zdaniem, czy pana zdaniem to był dobry ruch, czy nie do końca? Zacznijmy od tego, że był to ruch wymuszony. Był to ruch wymuszony przez UEFA. To nie była autonomiczna decyzja, znaczy się autonomiczna w sensie podjęcia decyzji, bo do czasu euro można było jeszcze to trzymać. Ale uważam, że to jest logiczne i zasadne, dlatego że w innych krajach to funkcjonuje. Z tym, że implementacja przepisów w polski system musi być poprzedzona takimi dosyć dużymi zmianami. Proszę zwrócić uwagę, że w Wielkiej Brytanii tak zwane zwierzęta, czyli bydło stadionowe, ci najgroźniejsi w ogóle w historii kibicowania, no to ci ludzie są ścigani przez system intensywnie. Proszę zwrócić uwagę, że dla odmiany w Polsce ściągalność komornicza jest praktycznie zerowa za wykroczenie związane z naruszeniem porządku bezpieczeństwa na imprezach masowych jest praktycznie zerowa. W Anglii nie ma z tym problemu. Zaimplementowaliśmy część przepisów do polskich warunków bez całej tej otoczki, która nie figuruje. Ja tylko przypomnę najwierniejszych faktów, że ostatnie użycie skuteczne sądów 24-godzinnych, które, uwaga, świetnie funkcjonują na całym świecie oprócz Polski. Żebyśmy sobie powiedzieli czarno na białym. Ja nie uważam, że sędzia powinien być 24 godziny w pracy, ale 12 godzin to dyżur powinien być bezwzględny oprócz tych najważniejszych świąt. Sędziowie to są tacy sami ludzie jak my. I ostatnimi ukaranymi, szanowni państwo, to byli słynni pływacy na naszym basenie narodowym przed meczem z Wielką Brytanią. Z Anglią, przepraszam, bo Wielka Brytania nie ma reprezentacji, ma reprezentację Anglia, Szkocja i Irlandia Północna. I wtedy nasi kibice, ci, którzy wtargnęli i pływali. I to są ostatnie skuteczne zadziałanie sądu 24-godzinnego. To, co w innych krajach się sprawdza, u nas nie funkcjonuje. Więc implementacja, wprowadzenie przepisów w polski system jest nieskuteczne. A propos ustawy o imprezach masowych, czy według pana należałoby
podzielić ustawę, może stworzyć dwie ustawy. Jedną o bezpieczeństwie imprez masowych ogólnie, a drugą o bezpieczeństwie imprez stricte meczów piłkarskich. To jest tak. Ja mam wyrobioną uwagę z racji tego, że słuchałem debaty. Jeszcze wtedy się nie znałem, ale wielu posłów bardzo logicznie, sensownie, bo proszę mi wierzyć, ci posłowie, jak się znajdują, to akurat było na podkomisji, jak nie są w reżimie barw politycznych, to oni są bardzo mądrzy i sensowni ludzie. Natomiast jak włączają się kamery i przypinają łatki swoich barw politycznych plus muszą się wypowiadać przed swoimi wodzami, to następuje ich totalny odjazd mózgu. Oni tracą kontakt z mózgiem plus z rzeczywistością. To chciałem powiedzieć i również własne doświadczenie, bo od 9 lat organizuję bardzo duże imprezy kulturowe, samorządowe, jak i również koncerty, no w tym w niewielkim stopniu, jak i również upowszechniania sportu dla młodzieży. Jeszcze uczelniane mi się zdarza organizować. Jeżeli nawet nie kierownik bezpieczeństwa, bo czasami nie ma tej kwalifikacji, to jako taki logistyk zajmujący się bezpieczeństwem. Proszę pana, nie tylko powinno być to rozgraniczenie, powinna być pełna kategoryzacja. Jeżeli nie chcemy pisać nowych ustaw, to trzeba wprowadzić większy arsenał rodzajów imprez i każdy z tych rodzajów imprez podzielić pewnymi zakresami. Mecze piłkarskie, imprezy sportowe na zamknięte i otwarte, bo proszę pamiętać, że podobne zjawisko, ale inny poziom kultury jest na mniej agresywność jest, chociaż występuje agresywność, żeby nie było, u kibiców żużla. Też tysiące ludzi, też stadion. W ogóle sportowe jako takie, gdzie następuje zjawisko rywalizacji. Czyli mecze piłkarskie, sportowe. Uwaga, i teraz, co najbardziej brakuje. Imprezy masowe, wszyscy rozumiemy, że to jest ten popularny koncert, estrada, odgradzamy widzów, wprowadzamy różne systemy bezpieczeństwa. Ale szanowni państwo, przecież myślę, że 90% imprez powinno być zakwalifikowane jako masowe, a nie są masowymi z tytułu kosztów. Praktycznie nasza rozmowa jest w okresie przedwyborczym. Gdyby wybory były na jesieni, szanowni państwo, by były setki, byłyby parę tysięcy koncertów w całej Polsce organizowane przez różne podmioty gminne, które będą jak ognia unikały przepisów imprez masowych, organizując darmowe koncerty w ramach szeroko rozumianego PR-u i propagandy politycznej i w ogóle nie będą stosowały tych standardów, które są ujęte. Będą pisały 999 widzów. Ostrożniejsi piszą 700. I my potrzebujemy ustawy do tej mniejszej ilości, z mniejszą liczbą pracowników ochrony. To jest taka moja idea fix, którą dziękuję panie redaktorze, że pan poruszył, bo ja jestem ogromnym zwolennikiem tego przedsięwzięcia, żeby tą ustawę rozdzielić. Piłkarskie, bo one są wyjątkowo sportowe, masowe koncerty, inne, bo proszę pamiętać, że taką imprezą jest festyn o nazwie Dożynki, gdzie mamy bardzo wiele z elementów, na przykład przemarsz, zajęcie pasa drogi w sposób szczególny, msze, rządzącą się innymi zasadami. Później mamy różne drobne koncerty, czy też rywalizacje sportowe otwarte, a później mamy ten potężny koncert. To trzeba sumować przepisami. Służę swoją radą i doświadczeniem, bo przypominam, że powinno istnieć takie ciało jak Rada, Społeczna Rada przy Ministrze Spraw Wewnętrznych do spraw imprez i meczu. Ale ona pełni funkcję kwiatka do kożucha i nie jest zainteresowana reprezentowaniem rzeczy realnych potrzeb społecznych. Dlatego wszystko wymaga reform i dostosowania. Jeszcze ostatnio, jak już jestem przy głosie, panie redaktorze, dzięki panu, to chciałem tu zaapelować i powiedzieć. Kierownik do spraw bezpieczeństwa jest specyficzną funkcją opisaną w ustawie. I w szczególności podmioty organizacyjne organizujące festyny, koncerty zdają się na agencję ochrony i biorą jednocześnie tą samą agencję ochrony i kierownika do spraw bezpieczeństwa. Proszę zwrócić uwagę, że Stadion Narodowy oczywiście wpuszcza różne, ale kierownika daje swojego, bo czuje się współorganizatorem odpowiedzialnym.
I tak być powinno. Jeżeli jesteś organizatorem typu Dom Kultury, czy jakiś inny podmiot organizacyjny na poziomie gminy, powiatu, czy jednostką organizacyjną urzędu, to weź oddzielnie kierownika zupełnie z brzegu, żeby nie był w żaden sposób powiązany z agencją ochroniarską. Tylko to daje realne gwarancje prawidłowości wykonywania wszystkich ustawowych zadań. A jakie pan dostrzega największe zagrożenia przy organizacji imprez masowych? No przede wszystkim, proszę pana, ja mogę się opierać na swoim doświadczeniu, które jest absolutnie niepełne i nieco się kłóci z doświadczeniem kierowników do spraw bezpieczeństwa mający bardzo duży staż na określonych imprezach. Bo zupełnie inne spostrzeżenie będzie miał kierujący imprezami na meczu piłkarskim. Z tym, że proszę też pamiętać, że tu też mamy pewną kategoryzację. Wbrew pozorom, mecze ekstraklasy i pierwszej ligi są bardzo, bardzo bezpiecznymi meczami. Prawdziwe niebezpieczeństwo na różne innych czyha, ale na tych ligach niższych, gdzie kibic jest dużo mniej okiełznany, a ochrona jest bardziej niż fikcją, bo nawet nie jest często kwiatkiem do kożucha. Natomiast ja mogę powiedzieć z punktu widzenia człowieka, który zajmował się logistyką bezpieczeństwa na imprezach organizowanych na poziomie powiatu i gminy. I w przypadku ja największym problemem, jakim ja się borykam, to że trzy różne imprezy, a często cztery, odbywają się na dwóch różnych gminach, czyli procedura wydawania pozwolenia jest zupełnie niekompatybilna ze sobą. I wtedy parę lat temu udało się wprowadzić takiego Dariusza Lorantego, który scalał współpracę Straży Pożarnej, zarówno ochotniczej, jak i państwowej, policji, jak i poszczególnych firm ochroniarskich pracujących w tych różnych imprezach, bo akurat my mamy taką sytuację, że tam jest rzeka graniczna, w jednej odbywa się potężna impreza, tuż obok za chwilę kolejna impreza, tuż dalej potężna trzecia religijna impreza, wszystkie trzy oddzielne. A z różnych powodów, w tym również polityczni organizatorzy nie chcą współpracować ze sobą. Poza tym proszę pamiętać, że imprezy samorządowe mają straszną wadę. Oprócz przekazu dla społeczeństwa służą też dla PR-u konkretnych osób. I te osoby nigdy nie zgodzą się, że za pieniądze ich organizacji można zrobić to, że kogoś innego będziemy promować. I chwała Bogu, że wypracowano taką, bo to już raczej trzeba powiedzieć postać niż osobę, bo osobą jestem ja, a postacią to jestem tym logistykiem, który scala. I dla mnie największym problemem na tego typu imprezach, tych, które państwo uczestniczą, rocznicowych, są te wszystkie dookoła, dojazdy, dojścia i tereny rzeczywistego ewakuowania. Bo to, co robimy, szanowni państwo, na planach, to jest absolutna fikcja. Robimy to oczywiście na potrzeby konkretnej imprezy. To absolutnie się zgadzam z państwem. Tutaj zademonstruję kierownik bezpieczeństwa imprezy. Przypadkowo sobie przypomniałem. To też osoby, do których możesz dzwonić. Jeżeli masz problem, że ja się źle zajmuję służbą porządkową, proszę bardzo, masz tu pełne kontakty do innych osób. I to wszyscy funkcyjni, którzy pracują, mają to obowiązek nosić przy sobie. No a to nie jest popularne, w sumie. No proszę pana, może chcesz się na mnie pożalić, może uważasz, że ja coś nieprawidłowego robię. Zresztą proponuję panu, ażebyśmy znów się spotkali za jakieś parę dni, jeżeli będzie z tym, spotkamy się z pozytywnym objawem, może coś bardziej konkretnego bym podoradzał, jeżeli by komuś odpowiadało zainteresowanie tego typu prowadzonymi przedsięwzięciami. O, to myślałem, że mam na wierzchu jakieś dokumenty, które chętnie bym państwu przedstawił. Dobrze, ale kolejnym niebezpieczeństwem to są te niebezpieczeństwa typowe. Typowe niebezpieczeństwa takie, jakie zdarzają się z powodu dużej grupy ludzi. Czyli przepychanie, kradzież kieszonkową, możliwość wzniecenia ognia. Ja miałem taką sytuację, to też opieram, gdzie jako element rekonstrukcji
był ogień użyty w bardzo wielkim zakresie. Zapewnienie bezpieczeństwa z punktu widzenia straży pożarnej miałem zrobione na 150%. I paliła się bardzo minimalna w sposób kontrolowalny powierzchnia trawy. Tylko było bardzo gorąco i sucho. Unosił się dym. Zawiadł dym w tą stronę, gdzie było duże matek z dziećmi. I proszę pana, nagle mi się robi ogromny przepływ ludzi. Przemieszczających się, próbujących wyjść z otwartych trybun. Dla straży pożarnej nie było to nawet powód, żeby użyć czegokolwiek. Wszystko kontrolowalne. 20 metrów kwadratowych planowanej spalenia trawy jako miejsca walki, podpalenia tam przez rekonstruktor celowo to użył. Wszystko przygotowane. Ale wiatr zawiał w oczy. Matki zabierają dzieci, dzieci zasłaniają dzieci, dzieciom oczy, robi się płacz, robi się dziwna sytuacja. No cóż, nie było wyjścia. Trzeba było interweniować, jednak trzeba było zepsuć widowisko poprzez użycie wody, dlatego że wpływałoby to na bezpieczeństwo ludzi, ponieważ 30-40 matek wychodzących ludzi byłoby w stanie spowodować może jeszcze nie objaw paniki, ale nie uzasadniego przemieszczania się dużej grupy. Dlatego oprócz terenu ewakuacji, na każdej imprezie masowej, dobrze by było robić we współpracy z administracją samorządową, żeby drogi dojazdowe były maksymalnie wolne. No, kolejna procedura, no, żeby nie było wątpliwości. Jak mamy ścieżki rowerowe, to jak droga nie wyłączona z ruchu, nie możemy tam parkować. A cały teren, jeżeli mamy tam parę tysięcy ludzi, to nie tylko w tych pobliżu dookoła imprezy, bo organizator jest odpowiedzialny za teren wskazany, za teren określony, zmierzony i odebrany. Ale przecież najwięcej niebezpieczeństw typu przewrócenie, popchnięcie zdarzało się będzie tam dalej. Jeszcze Boże jedyny, jak mam rzekę, rzeka płytka, ale jak ktoś wpadnie pół metra głębokości, ale ciężko się wydostać, tłum napiera. Więc to są dla mnie ogromne wyzwania, które nie reguluje w żaden sposób przepis. A mając przepis, człowiek ma podstawę prawną, czyli na przykład wcześniejszy zakaz parkowania w pobliżu. Powoduje to, że nie mam żadnych samochodów w pobliżu tego miejsca, ludzie mogą odejść. Ba, kolejny przykład, który jest zmorą, a jednocześnie jest problematyczny. Jest potężny koncert gdzieś w jakimś obiekcie typu Dom Kultury w Starym Zamku. Jest koncert. Przyciągnie parę tysięcy ludzi. Sklepikarze chcą zarobić na alkoholu. Przy sklepikach tworzą się tłumy. Ja mam wszystko, bo akurat przypomina mi się historia, gdzie nie ja byłem kierownikiem, ale w imieniu organizatora zarządzałem całym bezpieczeństwem. Oczywiście, pięknie rozrysowany plan. Wyprowadzimy ludzi z imprezy, jest przewidziane, wszystko gra. Ale tam wszystko grało. Problem się zrobił w tym momencie, gdy nie było zakazu ruchu. Stojący przy trzech sklepach zablokowali przejeżdżające samochody. Bardzo spokojnie. I tłum ludzi przez ponad półtorej godziny nie można było go rozśrodkować do miejsc, gdzie było parkowanie. Poza tym, kolejna rzecz. Organizator nie odpowiada za parkowanie samochodów poza imprezą tam de facto. No jest tych szereg rzeczy, które mądre głowy, ale też mające praktyczne doświadczenie. A nie to, że ktoś przeczytał ustawę i się przy mnie mądrzy. No, ja też przeczytałem ustawę. Czasami się mądrzę, bo prowadzę zajęcia na dwóch uczelniach, gdzie uczę zarówno o ustawie o ochronie, jak i o ustawie wynikającej z bezpieczeństwa imprez masowych. Mamy kolejny problem, który też się troszeczkę zwiąże. Mamy tak zwane prawo zgromadzeń. Ludzie mają się zgromadzać, mają prawo manifestować, mają być za i przeciw. Ale to organizator ponosi obowiązek. I tu również mam pewne doświadczenie, bo powiem z dumą, zupełnie przypadkowo i niechcąco, zostałem powołany jako społeczny ekspert i stanąłem przed dwoma komisjami sejmowymi, jak był pisany przez pana prezydenta, przez ekipę prezydenta Komorowskiego w końcówce jego urzędowania, było pisane nowe prawo zgromadzeń. Teraz za tej władzy 7 lat temu uległo diametralnej zmianie. Ja mówię o poprzednim przepisie. I miałem ogromną przyjemność wystąpić w Sejmie przed dwoma komisjami jako ekspert społeczny. To jest chyba moje szczytowe osiągnięcie, dlatego że po moim wystąpieniu wszyscy przyznali mi rację, ponieważ przedstawiłem w sposób rozumowy, analityczny, jakie niebezpieczeństwo czyha na kierownika zgromadzenia publicznego, który oprócz powiadomienia
Policji nie ma żadnego narzędzia, a odpowiada finansowo. To był projekt przed ogłoszeniem. I chciałem powiedzieć, że prowadzący te obrady pan minister Kalisz, no swego czasu minister spraw wewnętrznych i bardzo wielu innych, wszystkie środowiska, które były, od powiedzmy jakichś kolorowych alternatyw do ludzi, do patriotów, wszyscy mnie klepali po plecach. Pan to świetnie powiedział. Proszę pana, chciałem powiedzieć, no i chyba 16 posłów mi uścisnęło rękę, bo ja akurat wystąpiłem na koniec i chciałem powiedzieć, że to był największy mój sukces, że wszyscy mnie klepali po plecach, mówili, pan ma rację, to trzeba zmienić. I chciałem powiedzieć, że nawet przecinka nie zmieniono i kierownik zgromadzenia publicznego w pełni ponosi odpowiedzialność finansową za każdego prowokatora, któremu mu się podstawi. No, tak to bywa. A jeśli chodzi o kwestię planowania ryzyka, to przy imprezach masowych, jak pan ocenia ten element? No ja to uważam, że to jest duża fikcja. Trzeba napisać jakąś notatkę, bo to ma formę notatki. Założyć jakieś założenia. No szanowni państwo, to już jest takie szamaństwo, które jest wpisane w ustawę. Oczywiście, gdy mamy planowanie ryzyka, szanowni państwo, powinno być przypisane do policji, która nam ocenia, gdy składamy wniosek o imprezę masową, w szczególności o mecz. To powinna być rola policji, która ma rozpoznanie operacyjne w środowisku, która ma narzędzia zarówno procesowe, jak i ma narzędzia operacyjne, operacyjno-rozpoznawcze. Jakie narzędzia ma firma ochroniarska, która zostaje wynajęta w danym momencie, w danym czasie, bo wygrała przetarg i jest z drugiego końca Polski, co wielokrotnie miało miejsce. I my od niej wymagamy oceny ryzyka, więc to musi być fikcja. To powinno być absolutnie wykreślone. Ale jednocześnie policja, zresztą policja ma prawo zablokować imprezę, ale my mamy prawo ją, ona ma prawo uniemożliwić, a my mamy prawo podać w oddzielnej procedurze o uzyskanie tej decyzji. Ale absolutnie to nie firma ochroniarska powinna pisać analizę ryzyka. Ale jeżeli możemy teraz porozmawiać trochę już odchodząc delikatnie od imprez masowych, też zagrożenia terrorystyczne. No mamy czasy, jakie mamy. Jak pan ocenia, czy Polska jest gotowa na ewentualny zamach terrorystyczny podczas imprezy masowej? To znaczy, my mieliśmy w świecie takie zagrożenie. Ja przypominam mecz Francja-Niemcy sprzed paru lat, gdzie miał miejsce wybuch przed. Mieliśmy przecież zamach w Turcji na funkcjonariuszy policji, gdzie były takie dualne, czyli jeden wybuch, później drugi wybuch. Mieliśmy również zamach w Niemczech na samochód przewożących, żeby no, tam spowodować pewne wyniki w buchalterii, w rozgrywkach tych, co się stawia pieniądze. Ja widzi pan, w ogóle nie jestem zorientowany w tym. Puchmacherka, nie jestem zorientowany w ogóle w hazardzie. To chciałem panu powiedzieć, że nie możemy rozpatrywać zamachu terrorystycznego w aspekcie meczu, ponieważ jest to bardzo łatwy obiekt. Proszę pamiętać, że dzisiaj terroryzm jest wyjątkowo przereklamowanym zjawiskiem, dlatego że jest to, bo terroryzm może być zjawiskiem społecznym, strategią politycznego działania, formą działań ruchów partyzanckich, jak i działania jednego państwa na drugie za pomocą grup dywersyjnych, które będą stosowały metody terrorystyczne, ale oczywiście mogą być organizacje terrorystyczne. Przykład, który najlepiej znamy z mediów, bo ja nie mam dostępu do żadnych dokumentów procesowych. Było jak Państwo Islamskie zrobiło serię zamachów we Francji i w Belgii, w tej części francuskojęzycznej. I wiemy o tym z tych podsłuchów, które udostępniały, z tych materiałów dźwiękowych, które udostępniały nasze media. Mam tylko i wyłącznie wiedzę. Ale dla mnie, jako dla policjanta operacyjnego, jest jasne i precyzyjne. Ci potencjalni zamachowcy nie przemieszczali się tak jak jakaś super organizacja, która ma kontakty, skrzynki. Przemieszczali się pośród swoich znajomych, ukrywali się w swojej rodzinie i to rodzina im pomagała. Czyli szerokie towarzystwo etniczne powoduje, że potencjalni zamachowcy z kręgów islamskich będą się świetnie poruszali, będą mieli możliwość działania wtedy, gdy będzie możliwość funkcjonowania w takim dużym środowisku w sposób anonimowy.
Jeżeli ktoś uciekał z Francji, uciekał do Brukseli, to było telefon bardzo krótki i prosty. Przetrzymaj Ahmeda, bo on musi chwilę odpocząć. I koniec. I to było na podsłuchu, żeby nie było wątpliwości. On jechał do rodziny, tam żył, mieszkał, nigdzie się nie pojawiał. I generalnie, mimo że trzeba obiektywnie powiedzieć, francuska i belgijska, belgijskie służby zadziałały fantastycznie, bo wyłapały ich praktycznie w większości, ale zobrazowały, jak te etniczne mniejszości zamknięte we własnych gettach, bo nikt ich nie zamyka getta. No, niech też, niech już głupoty oficjalne media nie podają o jakichś tam wykluczeniach społecznych, bo ci ludzie sami się wykluczają, nie chcą żyć w tym laickim społeczeństwie, tworząc własne enklawy. Jak tam bardzo łatwo się było schować, przemieścić i nie dać się wylegitymować ani namierzyć. Policja w tych enklawach nie miała możliwości założenia ZPO, zakrytych punktów obserwacyjnych, mieszkań kontaktowych, bo od razu się ujawniali. I teraz tak, czy jesteśmy w Polsce zagrożeni? No, z jednej strony trzeba obiektywnie powiedzieć, że jeżeli uznajemy, że na świecie jest zjawisko terroryzmu wynikające poprzez międzynarodowe organizacje terrorystyczne, czyli one tworzą jakiś wspólny podmiot, tak jak Al-Kaida kiedyś była, ona ciągle jest, bo to taka umowne określenie Al-Kaida, czyli baza, państwo islamskie było bardziej sformalizowane, to my zawsze będziemy potencjalnie, dlatego że my, uwaga, należymy do państwa polskiego jako najbardziej lojalny, aktywny sojusznik Stanów Zjednoczonych. Aktywny, lojalny sojusznik. Praktycznie z krajów, no to trzeba wymienić, że to jest Wielka Brytania, ale on jest partner junior dla Stanów Zjednoczonych. Jest Holandia, Dania, Polska, czyli kraje, które bezwzględnie na każde wezwanie są wszędzie ze Stanami Zjednoczonymi, jeżeli Stany Zjednoczone prowadzą operacje w krajach arabskich. To powoduje zasadniczą nienawiść w krajach arabskich, co wielokrotnie doświadczyliśmy poprzez zerwanie kontaktów gospodarczych, ale u nas jest małe środowisko islamskie. Nowy Arab pojawiający się, który chce dokonać takiego zamachu w sąsiednim bloku, zostanie szybko zauważony przez inne osoby. I to jest naszą siłą. Natomiast naszą największą słabością jest brak organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego, ten instytucjonalny. Tak jak przepis możemy stworzyć najlepszy, jaki nam się podoba, ale jeżeli nie będzie instytucji do wprowadzenia, to przepraszam za określenie, dupa blada i koniec. Szanowni Państwo, polski system administracji, czyli tej administracji samorządowej, to również jest po części administracja bezpieczeństwa, bo to gminy mają narzucone obowiązki. Jak ja tłumaczę, że w Polsce starosta odpowiada za bezpieczeństwo w powiecie, jest szefem służby inspekcji, to ludzie się w czoło pukają, odsyłam do 35 artykułu. To on prowadzi komisję, przed któremu mi służby referują, ale jednocześnie nie ma praktycznie żadnej władzy. To jeszcze jest drobnostka, ale wadą jest tego, że Polska w ramach reakcji po zagrożeniu, stoi tylko i wyłącznie strażą pożarną, dokładnie ochotniczą strażą pożarną. W Polsce, w przeciwieństwie do na przykład Włoch, brakuje formacji obrony cywilnej, pisane z dużej litery, OC, gdzie jacyś pacyfiści, 60-latkowie na wcześniejszych emeryturach mieliby obowiązek od czasu do czasu wykonywać służby i być pomocni w sytuacjach, gdy nastąpiła katastrofa, zamach. Proszę Państwa, tam jest tyle roboty fizycznej przy takim zdarzeniu, jakby był zamach terrorystyczny, gdzie mamy masę rannych, udzielenie pomocy. Nie ma takiej siły, żeby pogotowie w normalnej sytuacji. Straż pożarna u nas ma przypisowany nadmiar tych obowiązków. Ona je jeszcze jest w stanie realizować. Ale proszę pamiętać, że ustawowym zadaniem Państwowej Straży Pożarnej to jest ratownictwo. Natomiast po okresie ratownictwa powinna następować systematyczna pomoc. Obsługa w miejscach opatrunkowych. To co, puścić tych ludzi, żeby dalej coś się z nimi działo? Dopiero po zaopatrzeniu, po odbytym czasie, ci ludzie możemy ich dalej rozdysponować, jeżeli nie potrzeba ich zabezpieczyć. Więc u nas jest problem co się nazywa zarządzaniem kryzysowym i braku tej formacji obrony cywilnej. U nas wpisuje się w to Wojska Obrony Terytorialnej, ale to się kłóci ze wszystkimi przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej. Ja nie wiem, czy oni nie czytają, czy oni są niezorientowani.
Słucham, następne przesłuchanie. Następne pytanie w tym przesłuchaniu. Przesłuchanie jest. A jeśli chodzi o kwestie zagrożeń terrorystycznych, to jak można, mógłby pan podzielić? Czy można podzielić na jakąś kategorię pod kątem imprez masowych? Z całą pewnością może dojść do zamachu takiego terroryzmu chaotycznego. Najsłynniejszy terrorysta chaotyczny, czyli ten działający pod wpływem umysłowego swojego impulsu, Ted Kaczyński w Stanach Zjednoczonych niedawno zmarł. Ale my mieliśmy naszego rodzimego Rura Bombera, przy którym w 1999 roku Dariusz Lorandy nawet jakiś list pochwalny dostałem, kiedy wydział, mój macierzysty wydział terroru Komendy Stołecznej tam rozkminił młodego człowieka, który robił ładunki wybuchowe i może być szaleniec, który będzie robił jakieś takie elementy zagrażające. Więc bardzo ważnym elementem jest, bo sama impreza masowa jest dobrze opisana, nakaz bezpieczeństwa, ustawienie. Ale drogi dojścia, to wszystko, co się dzieje dookoła, to powinno tu się położyć większy nacisk zarówno na zapewnienie tego bezpieczeństwa, przeciwdziałaniu temu niebezpieczeństwu, jak i na skutkach. Więc zakładam, że może jakiś szaleniec, w mniejszym stopniu zakładam zamachy terrorystyczne. Chociaż ta sytuacja polityczna, którą mamy, czyli ciągła ta retoryka zagrożenia ze strony Rosji, podkręcania tych sytuacji, no może powodować, no, że zaistnieją zdarzenia, którym filozofom się nie śniło. A jeśli chodzi o kwestie zabezpieczenia antyterrorystyczne, to jakie należałoby zastosować na imprezach masowych? Proszę pana, no nie możemy do każdej imprezy dawać terrorystów. To policja powinna jednak oceniać ryzyko, bo czasami trzeba użyć pirotechników do rozpoznania. Czasami trzeba użyć dodatkowych sił, bo poza stadionem może dojść do potężnego boju kibiców 3 km od stadionu. Ale to są zadania policji i rozpoznania operacyjnego policji, a nie organizatorów, którzy mają przeprowadzić od określonej godziny w określonym miejscu prawidłową imprezę. Więc rozpoddziałalność operacyjna i prewencyjna policji i służb specjalnych. Nie ma innego sposobu. Oczywiście też musimy mieć pewien sposób oddziaływania na uczestników, kibiców. U nas jest bardzo słaba dyscyplina społeczna. No to jest coś niewyobrażalnego. Widziałem imprezy, no może nie jakieś szczytowe, czy na Węgrzech, czy w Chorwacji. Ba, na Litwie byłem na paru. No muszę powiedzieć, że my Polacy jesteśmy wyjątkowo odważni, bo jak coś się dzieje, jest interwencja pracowników ochrony. Według mojej oceny wszystkie, które widziałem, były w miarę prawidłowo, no bo to raczej nie miejmy złudzeń. Ochraniarz to nie jest super komandos odłamania, od wyrywania kończyn w barkach. To co robili przypadkowi ludzie, nie dość, że filmowali, odgradzali teren swoją osobą i przeszkadzali tak naprawdę w interwencji, to zawsze stawali po stronie tego, wobec którego prowadzono interwencję. Proszę Państwa, to jest nie do pomyślenia w Anglii. No, za wyjątkiem pewnych dzielnic, gdzie jednak miejscowi wygrywają, a służby przegrywają. Jeżeli interwencję prowadzi ochroniarz, to on nie prowadzi z własnego widzimisię, tylko z potrzeby. Ktoś to ocenił, ktoś wydał mu polecenie. I przynajmniej mu nie przeszkadzajmy. A czym dla pana jest bezpieczna impreza? To jest tak, że ludzie wyjdą, będą zadowoleni i nikomu się nic nie stanie. Nie będzie gruźb, nie będzie się obawiał, że następnym razem, tak żeby następnym razem chciał przyjść. To dziękuję bardzo za znalezienie czasu i za miłą rozmowę i mam nadzieję do usłyszenia ponownie. Panie redaktorze, jeżeli tylko ktoś nas będzie oglądał, jak pan wie, jestem trochę napięty czasowo i ciężko mnie chwycić, bo ja przepraszam pana publicznie, odwlekałem to spotkanie z różnych powodów, to bardzo chętnie podzielę się swoim doświadczeniem, jak i spostrzeżeniem. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Dziękuję jeszcze raz.